Dzień dobry, niedziela, 5 marca. Jeśli kojarzycie tę datę, to na pewno wiecie, że właśnie dzisiaj startuje nowy sezon Formuły 1. Przed nami 23 wyścigi, co pasuje do daty, 2023 rok. Miały być 24, ale to teraz nieważne. Najważniejsze jest to, że zrobiłem sobie krótki pit stop, bo zmierzam do Warszawy, by odwiedzić ATM Studio, studio Viaplay, skąd przeprowadzona będzie transmisja. Tam zajrzę za kulisy, porozmawiam z ekspertami, z komentatorami, z tymi, którzy odpowiadają za całą tę otoczkę, którą wyśledzicie na żywo. Zajrzymy za kurtynę tego, jak wygląda to od środka. Co prawda pogoda nie rozpieszcza, to nie Bahrajn, ale myślę, że na brak emocji i ciekawostek nie będziemy narzekać. Jedźcie ze mną, lecimy! Będzie taki kluczowy dzień, no bo my będziemy patrzyli na to, jak prezentują się kierowcy, a widzowie będą patrzyli na to, jak z tą transmisją Formuły 1 poradzi sobie Viaplay. Wyścig, czyli to, co będzie się działo dzisiaj, to będzie taka kulminacja i creme de la creme tego wszystkiego, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie, więc no liczymy na to, że będzie świetnie. Adrenalina wymieszana z taką lekką, ale pozytywną tremą. Tak naprawdę bardziej się stresowałem przed testami, które mieliśmy przed tygodniem i chyba przed piątkiem, czyli przed pierwszym treningiem, a teraz już jakby wiem, że mamy wszystko sprawdzone, dopracowane. Nie możemy się tak naprawdę doczekać, no bo testy były taką próbą. Oczywiście pierwsze treningi, kwalifikacje, no a teraz ten największy, najważniejszy moment. Cieszymy się bardzo z tego, że będziemy mogli to widzom dostarczyć. Myślę, że to jest trochę tak jak w garażach teraz w Alei Serwisowej w Bahrajnie. Te emocje są właściwie dosyć podobne, bo wszyscy się szykują pod względem merytorycznym, technicznym. Myślę, że taka pełna ekscytacja tutaj panuje. To nie jest nerwowość, to też nie jest pełen spokój, ale wszyscy na pewno czujemy emocje i związane z tym startem, i z nowym sezonem. Teraz jeszcze jedna gratka przede mną, bo mam okazję zajrzeć do studia, do samego studia, gdzie to się wszystko rozgrywa, więc lecimy na dół. Faworytem jest Max Verstappen i Red Bull. Oni są najlepiej przygotowani i to widać. I wydaje mi się, że tak ciężko pracowali tyle lat i byli w tyle za Mercedesem, że teraz mają w sobie tyle rozpędu i tyle emocji, że ciężko będzie ich powstrzymać. Max Verstappen i Red Bull. Tutaj możliwości, przebieg testów, początek tego wyścigowego weekendu, to mówi samo za siebie. Trudno tutaj wskazywać w tym momencie innego faworyta. Ale oczywiście mam nadzieję, liczę na to, że po pierwsze ktoś wyskoczy jak diabeł z pudełka, a po drugie, że walka, nawet gdyby miał zwyciężyć ten faworyt, to będzie trwała do samego końca, do ostatniego okrążenia, do ostatniego zakrętu być może. Bardzo chciałbym, żeby Ferrari wreszcie po tych blisko 15 latach takiej mistrzowskiej niemocy wreszcie wkroczyło ponownie na ten szczyt, na którym było przez tyle lat. A po drugie, bardzo lubię Charlesa Leclerca, chociażby z tego względu, jak prezentował się w seriach juniorskich. Jeśli chodzi o faworyta tego sezonu, nudny typ to Max Verstappen. Szalony typ, ale nie, no to jest zbyt szalony, żeby powiedzieć Fernando Alonso. No Max Verstappen. Dobra, no to powiedzmy ulubiony kierowca. Pracowałem z Fernando przez ostatni rok mojego czasu w Alpini i Renault F1. Jest wyjątkowym kierowcą. Zrobił dosyć niespodziewany wybór zmiany zespołu teraz do Aston Martin i wygląda na to, że to był dobry wybór, bardzo silny początek sezonu dla niego, więc kibicuję mu dzisiaj na podium i na dobry sezon.
Moim ulubionym torem jest Baku. Byłam też na tym torze jako kibic i bardzo go polecam, bo jest to tor w środku miasta. Można pomiędzy różnymi sesjami sobie wyjść, zjeść coś na mieście, wrócić. Fenomenalne wyścigi, zawsze tam się coś dzieje. Ulubiony kierowca? Lando Norris. Odkąd wszedł do Formuły 1, obserwowałem, jak się rozwija i tak naprawdę od pierwszych kilometrów jego na torze wydawało mi się, że to jest ten kierowca, który będzie w stanie zachwycać. Myślę, że Red Bull Ring z kalendarza, z obecnego kalendarza Formuły 1, sporo dość miłych wspomnień z tym torem jest związanych. Sam też na symulatorze bardzo lubię jeździć na Red Bull Ringu, ale też z McLarenem mieliśmy tam niezłe wyniki. Tutaj oryginalny jakoś specjalnie chyba nie będę, bo to będzie Spa, belgijski obieg najdłuższy w kalendarzu 7-kilometrowy. Nitka absolutnie ikoniczna, położona w pięknym miejscu. Ulubiony tor Spa-Francorchamps w Belgii. Mam nadzieję, że zostanie w kalendarzu, bo to jest niezwykły tor ze względu na całą swoją historię. No i zakręt, jedyny w swoim rodzaju, Orange Radillon, czyli taki podjazd pod górę, którego nie do końca widać w telewizji, ale jak ktoś pójdzie na tor i zobaczy sobie, jak tam jest piekielnie stromo, to jest po prostu jak podejście pod wielką krokiew co najmniej. I tak wyglądają kulisy Formuły 1 w Viaplay. Bardzo cieszę się, że mogłem Wam to wszystko pokazać, że mogłem chociaż odrobinę odsłonić tę kurtynę i pozwolić Wam zajrzeć do środka tego, co dzieje się tutaj niemalże w każdy weekend. Przed nami jeszcze 22 takie eventy. Wy już znacie wynik pierwszego wyścigu w Bahrajnie. Ja za chwilkę dopiero dołączę do tych, którzy będą oglądać, emocjonować się tym wszystkim i miejmy nadzieję, że emocji będzie co najmniej tyle, co dzisiaj. Albo jeszcze więcej. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Na razie, hej!